co my go szukamy? Jak to po co? Wszyscy tylko czekają, żeby się coś przez niego nie udało. Wszyscy razem z twoim mężem. Prawdę chce sfotografować o nas. On by sam najchętniej to zagrał, tylko się boi. Specjalnie go nie zawiadomili. Miał czas, mógł pójść gdzie chciał. Na przyjęcie, nie wiem gdzie. Ja go nie sprawdzę. Nie chcesz opowiedzieć historii o pluszowym misiu? A ty... Ty go wciąż jeszcze kochasz. Twój mąż to wie. On jest... Co? On jest wciąż jeszcze bardzo piękny. Bardzo piękny. Czekasz, że zaraz wyjdzie z lasu z tym swoim plecakiem przez ramię, w dżinsach, trampkach, taki zagubiony i nieszczęśliwy, a ty go utulisz. Utul. Jest coś? Spotkanie w klubu kawiarni, ruch godzina 18. Ale tu pisze czwartek, a co jest dziś? Piątek. No nie, już sobota. A ja wiezłem tego gościa, co go panie szukają. Skąd pan wie, kogo my szukamy? Ej, ma się to oko. Gdzie go pan wie? Tutaj go wiezłem, ale półośka mi wysiadła i tak stoję tu jak parasol od wczoraj. No? Co to jest? No właśnie, co to jest? Znaczek zetempowski, dał to panu. Dał w zastaw, bo nie miał pieniędzy, proszę panią, za cały kurs. A tak. Jak on ładnie mówił, proszę panią. Od innego gościa to ja bym wziął zegarek, ale od artysty, proszę panią, nie. Zaraz panu zapłacę. Nie, proszę panią. Powiedział, zaczekam. Trzeba ludziom ufać, proszę panią, nie? Zabawa w fanty, znam to. Chodź, jedziemy. Zaraz. Gdzie jest ta świetlica? O tam, proszę panią. Po drugiej sama stronie. Pani. Przepraszam, chwileczkę. No, widzi pan, to... No i co dalej? No właśnie, prosiłem tamtego, żeby nie zadawał krępujących pytań. No nie, ale co on mówił? No, on mówił, że... Proszę pani, on tu leżał i pokazywał, jak w filmie się kona. Ale pani to na pewno się ze mnie śmieje, a ja to sobie tak myślę, że patrząc na niego przez cały czas, to pomyślałem, że aktor to jednak jest ktoś, no... A, no tak. Lepszy, wznioślejszy, taki co winy, grzechy innych na siebie bierze, taki człowiek ludzki, co pokazuje, jak żyć. O, właśnie to samo mówi. No tak, tylko że przyjechał w piątek, a nie we czwartek. No, widzi pani, ale nam to właśnie nic nie szkodzi, bo my byśmy i tak na niego czekali, bo warto było, a... Panie, dwa słowa, umówił się z tamtym po spotkaniu, ale gdzie? Ja nie wiem gdzie, ale oni to się muszą znać, bo jak tamten zniknął zaraz po spotkaniu, to ten go zaczął szukać. Chciał go przekonać, ale była tu nawet taka dziewczynka, która miała mu wskazać drogę. A pani lubi grać role smutne czy śmieszne? Śmieszne. A ta dziewczyna to kto? A to taka tutejsza dziewczynka, która się udziela w naszym kółku recytatorskim. Aktor to ktoś, kto pokazuje, jak żyć. Pani go musi chyba znać. Co ja go tam znam? To mój mąż. W nieznane pojechał, w nieznane. Ludzie to są dziwni, naprawdę. No łapie mnie ten świetlicowy za guziki pół godziny, a pani mąż się spóźnia, a ludzie niezadowoleni. A co ja mam z tym wspólnego? Wiesz, nigdy nie wiadomo, co, kiedy i komu ma się ochotę powiedzieć. Gdzie pojechał? W nieznane. Ale za to z dziewczyną, artystka tutejsza. Co to za obłąkane porządki? Zobacz, jak tu ładnie. No bo... Konie! Konie tego wymagają. Wiesz, że ten ogier nazywa się Bachor? To bardzo stary rodowód. Po Hindusie. O, a te tutaj cztery klaczki. Czy ty uważasz, że to jest normalne, że jedno zwierzę jeździ na drugim? No ale popatrz, jaki on piękny. Męczą te konie bez żadnego sensu.
Był jeszcze jeden taki koń. Nazywał się Łeb w Łeb, bo był taki. Naprawdę, dla kogo nauczyłaś się tego wszystkiego? Był taki, naprawdę. Musisz mieć skończonych kilka fakultetów. Tak, 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 tak. Znam ich teologię, współczesną poezję angielską. Z boksu tylko zrezygnowałam, wiesz? Wiem. A czego się uczysz teraz? Znajdę go przed tym, a potem ci powiem, dobrze? Dobrze. Skąd wiesz, gdzie dalej? Zatrzymaj się! Proszę pana! Hej! Proszę pana! Jacho! No i? Nie mam zdrowia do tego słomu, cholera. Co tam masz? Chcesz loda? No pewnie, że chcę. Masz! Jedź pomału. Pomóż mi, no. No. Dziękuję. Jedźcie na prawo. Na prawo! Teraz to się zabije. Nogę zwichnęłam, ale nic się nie dowiedziałam. No, nikt nic nie wie. Możesz jechać środkiem. Skąd masz? A mam. Daj polizać. Masz. Polisz, świetnie. Zaziębię się. Musimy jechać w prawo. Kto tu jest? Zwariuję z tobą. No, kto tu jest? Kto ci powiedział? Ty gdzie go chcesz teraz szukać? A gdzie żeście się ukrywali przede mną? Nie ukrywaliśmy się. Do kolegi jeździliśmy. Wojnę powspominać. To co się pytasz, gdzie jedziemy? Patrz, 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 patrz. Widzisz te kwiatki? Gdzie? No nigdy nie dostałeś takiej wiązanki? Jasno, do wielbicielce. Zaraz go utulisz. Ej, mała, zaczekaj. To ty byłaś na tym spotkaniu wczoraj? Ty słyszysz, co ona mówi? On już zdaje się dawno jest w domu. Chodź, podwieziemy cię. Otwórz. Znowu mu się czegoś odechciało w połowie. No bo pan leśniczy był na spotkaniu, ale wyszedł w połowie. A on powiedział, że to jego kolega z okupacji, żeby go zaprowadzić. A potem w pociągu, bo to dwie stacje pociągiem, to on powiedział, że poznaje, że na Przyłaj będzie bliżej, no i wyskoczył. Ale to było wczoraj wieczorem. A coś ty robiła całą noc? Pan leśniczy mnie przenocował, bo już nie było pociągu. Ale on tam, proszę pani, wcale nie przyszedł. Da mi pani swoje zdjęcie? Da ci, jak powiesz coś na pamięć.